W ramach spaceru po Wejherowie przewidziane jest zwiedzanie ratusza, zabytkowych kościołów i pięknie usytuowanych w lesie obok miasta kapliczek Kalwarii Wejherowskiej. W środę i w niedzielę przewodnik prowadzi turystów szlakiem Nut Kaszubskich, który obejmuje najważniejsze obiekty w Wejherowie. Miasto można zwiedzać również indywidualnie bez udziału przewodnika. Warto odwiedzić zabytkowy budynek ratusza, który można zwiedzić przez 7 dni w tygodniu. Na turystów czekają m.in. sala historii i tradycji, cela więzienna czy makiety miasta oraz Kalwarii. A kto chciałby przyjrzeć się panoramie miasta z dachu Filharmonii Kaszubskiej lub wypocząć na specjalnych leżaczkach, jak najbardziej może to uczynić. Taras widokowy jest otwarty jeszcze do 31 sierpnia, codziennie w godzinach od 14 do 19. W dniach od 1 do 30 września taras widokowy będzie czynny również w każdy weekend. Zachęcamy do skorzystania. Przypominamy również, że w każdą niedzielę wakacji w Parku Miejskim odbywają się koncerty letnie.